Sztolnia Królowa Luiza w miniony weekend była najgorętszym punktem na mapie Polski. Tu odbyła się druga edycja niesamowitego muzycznego wydarzenia – Carbon Silesia Festival. Cudownie, naprawdę fantastyczni wykonawcy, super zabawa i dlatego jesteśmy tu po raz kolejny. Miejsce jest magiczne. Festiwal muzyki elektronicznej trwał od 10 do 11 czerwca, w dzień i w noc. Po ubiegłorocznym festiwalu dziś coraz piękniej, coraz więcej ludzi, wspaniałe zespoły. No rzeczywiście rozkręca się. Bardzo się cieszę, że w tej przestrzeni postindustrialnej po prostu wszystko żyje, razem jesteśmy, razem się bawimy. Na trzech scenach muzycznych w wyjątkowym otoczeniu zagrało w sumie 40 artystów z kraju i ze świata, m.in. Monolink, Bass Astral, Szafran czy Bokka, a w głośnikach najbardziej wciągające gatunki muzyczne jak house, funk, soul i disco. Artyści są pod dużym wrażeniem samego miejsca, klimatu, ludzi, no ale ta lokalizacja robi na nich chyba największy szał, więc zresztą nie dziwię się, bo to rzeczywiście w nocy wyglądało wyjątkowo. Myślę, że drugiego takiego miejsca na terenie mapie, na mapie Polski nie znajdziemy. Do tego, jak już wspomniałem, muzyka, ludzie, pozytywna atmosfera, to wszystko w jednym. Myślę, że ten festiwal jest wyjątkowy. Festiwal, pomimo tego, że jest nowym wydarzeniem muzycznym, ma już swoich fanów, a kto przybył pierwszy raz, nie żałuję. Klimat i unikatowa scenografia robią wrażenie. Miejsce, na pewno. Fajne są takie po prostu atrakcje w Zabrzu, że można tak naprawdę coś takiego zrobić i spędzić tak fajnie czas ze znajomymi. Fajna muzyka, no miejsce super, też blisko, więc no super. Przyszliśmy, ponieważ jest to zupełnie nowe brzmienie, zupełnie nowy festiwal. Też wcześniej byliśmy na Snowfestie, chyba jest organizowane przez tą samą agencję. Tam się dobrze bawiliśmy, więc teraz tutaj też próbujemy. Jesteśmy bardzo wcześnie, bardzo nam się podoba ekipa, która gra teraz, która się nazywa... Diskotek. Muzyka przede wszystkim, dobry klimat. Dla samej muzyki przyjechaliśmy, tak? Zabawy, po sąsiedzku mieszkamy, więc czemu nie skorzystać? Festiwal buduje się latami. Cieszymy się, że ta frekwencja jest zdecydowanie większa niż przy pierwszej edycji, czyli po zeszłym roku. Wierzę w to, że w przyszłym roku będzie tych uczestników jeszcze więcej. Mamy pomysły, jeśli chodzi o rozwój. Mamy wstępny termin, tego nie zdradzę, ale jesteśmy gotowi na kolejne działanie. To miejsce aż prosi się, żeby tutaj robić więcej tego rodzaju wydarzeń, więc cieszymy się, że kolejna edycja Carbon Silesia Festival również się odbędzie, więc już teraz mogę zaprosić, a o terminie pewnie dowiecie się niedługo. I za niedługo Sztolnia Królowa Luiza znów stanie się prawdziwą kopalnią unikatowych dźwięków i pozytywnych wrażeń.